Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś postanowiłam nagrać osobny odcinek ze słuchaczami tych oto cudeniek z Glam Shopu. Wiem, że ostatnio dużo Glam Shopa na moim kanale, ale Hania wypuszcza dużo nowości naraz, więc stąd chcę wam wszystko ponagrywać. I wydaje mi się, że to będzie ciekawe, żebyście w jednym miejscu mieli wszystkie słocze. Zobaczymy, jak te drobinki się mienią. Te cienie Blask w płynie, które mogą być stosowane jako eyeliner lub cień, są za 29 zł, więc uważam, że to jest dobra cena. Jestem zachwycona opakowaniem. Zobaczymy, jak zawartość. Opakowanie wygląda jak od Charlotte Tilbury. I naprawdę, ten rose gold i ten blask. Jestem ciekawa, czy te cienie będą metaliczne, czy one będą właśnie bardziej z brokatem. Zobaczymy. Mamy też lepik. Lepik kosztuje 35 zł. Już go testowałam w filmie z testem My Secret. I lepik naprawdę dobrze przylepia cienie do powieki. 15 ml, myślę, że dobra cena. Jest to taki żel przezroczysty, który sobie cienką warstwą nakładamy na powiekę i sprawia, że czy to pigmenty właśnie, czy jakieś takie cienie będą dobrze przywierać. Więc, jak macie ochotę zobaczyć słocze wszystkich cieni, w płynie, no i później nałożę też na oko, zostańcie ze mną. I będę szła tutaj, słuchajcie, nie po kolei, nie wiem, czy są jakieś numery, czy i tak dalej, będę po prostu brała tak, jak mi leżą. I najpierw biorę kolor zimno beż. Ile tych kolorów tu w ogóle jest? 10. Zimno beż i będziemy lecieć ze słoczami. Zimno beż, tak wygląda. Podobno można stosować na, wiecie, nakładać kolejne warstwy. Widzę, że to jest taki faktycznie chłodnawy odcień z połyskującym różem. Taki, jak widzicie, taki właśnie beżowo-złoty z różem. Okej, okay. Jest spoko, ale jest taki dosyć dla mnie póki co satynowy. Dalej mamy szampan truskawkowy, który tutaj się wydaje taki złoty. I lecę obok, słuchajcie. Robimy wszystkie słocze, bo chcę, żebyście mogli podjąć decyzję, czy kupić jakiś cień, czy jakiś wam się podoba. Szampan truskawkowy, czyli taki złoty z odrobiną znowu różu. Jak widzicie, ten jest chłodniejszy o wiele teraz przy tym, a tutaj mamy właśnie złoty z odrobiną różu. Zobaczę, jak to zaschnie, czy to będzie się dobrze trzymało. Ile to jest w ogóle mililitrów tego produktu? 2,5, więc nie jest jakoś strasznie dużo, ale to są cienie w płynie, wiadomo. Kolejny produkt wydaje mi się dosyć metaliczny i to jest kolor Afrodyta. I on jest po prostu złotawy, ze złotymi drobinkami, złotymi, takim platynowymi. I on mocniej połyskuje. Zaraz jeszcze wezmę sztuczne światło i zobaczymy w sztucznym świetle, jak to będzie błyszczało. Tutaj mamy tą Afrodytę. Ten na górze wydaje się faktycznie najzimniejszy w tym momencie. Dalej mamy kolor metaliczna lawenda, który jest różowy. Miałam kiedyś podobny kolor. Słuchajcie, to są lata 2000, czyli taki róż w płynie. Na pewno miałam podobny kolor. Na pewno, na 100% miałam taki cień. Wiecie co, no jak tutaj patrzę, to nawet one mi się podobają, ale szczerze mówiąc myślałam, że to będą bardziej drobinkowe cienie. Zobaczymy. Dalej, póki co jestem trochę zawiedziona ilością drobinek. Są bardzo, bardzo metaliczne. Dalej, to jest chyba drobinkowe. Super Szpan się nazywa. I to jest taki nietypowy kolor, taki żuczek trochę. Coś pomiędzy fioletem, jakby trochę jak brązowo-szary wygląda, ale nie, to jest fiolet z taką, taką lekko niebieską drobinką i tutaj faktycznie te drobiny są. Jestem ciekawa, czy jak więcej nałożymy, to da się budować krycie, zdecydowanie. Tutaj jest super szpan, bardzo ciekawy kolor. Tutaj chyba najciekawszy dotychczas, bo jest to żuk. Widzicie? Okej. Okay. Czy już wystygło mi pierwsze? Tak, zaschło mi. Ja nałożę i na lepik później i same. Dalej kolor taki koralowo rose gold. I to jest kolor dziewczyński. I on połyskuje z takiego właśnie różowego na odrobinę miedziano-pomarańczowy. Coś takiego, ale nie jest bardzo kryjący. Okej. Okay. Chyba do tej pory najbardziej mi się podoba ten super szpan. Jak patrzę sobie tutaj na wszystkie słocze, jest taki najciekawszy i wybijający się ze wszystkich innych. Dalej mam kolor totalnie złoty. To jest samoopalacz się nazywa i on jest po prostu złotem. No, to jest taki metaliczny, kryjący, metaliczny, opalony. Jak jestem samoopalacz, mam na ręku, widzicie, że to jest ten sam kolor, tylko błyszczący. Także takie złoto, płynne złoto. Dalej mam coś z piękną drobinką i to jest kolor pyłek w płynie. To mnie interesuje, bo tutaj mamy taki holo trochę iridescent. Zobaczmy, jak wygląda. O, to jest bardzo ładny kolor. Jak lakier do paznokci wygląda, widzicie? I on połyskuje na taki trochę chłodny, jest tutaj i fiolet, i zielony, tak jakby, no taki, że będzie świecił się, jak będzie ciemniej. I mam jeszcze dwa piękne kolory, białe słońce i tu jest fajna taka lekko zimnawa drobinka na białym tle. To jest piękne, to mi się podoba, o, zobaczcie, wow, jak się pięknie mieni. To jest białe słońce. I ostatni nazywa się Imprezowicz. I to też jest podobny
na jasnej bazie, ale na takiej bardziej złotej. Dam go tu na górę, wiecie? Dam Imprezowicza tu na górę, bo mi się już trochę nie mieści. I to jest po prostu metaliczny, zimny kolor. Podobny do tego pierwszego trochę. Mamy wszystkie swatche. Możecie zobaczyć, jak połyskują. Są bardziej metaliczne niż myślałam. Myślałam, że będą bardziej drobinkowe jednak. I trochę na nie poświecę. No jak jest sztuczne światło, to faktycznie pięknie się mienią. Jakbym miała wybrać ulubione, to zdecydowanie właśnie ciekawsze kolory, które mają dwa tony w sobie. Ten samopalacz ok, ale nie jest to jakiś taki mega, mega ciekawy dla mnie. Te ostatnie dwa kolory są super. Trzy kolory ostatnie. Super szpan. Te bym wybrała. Czyli Imprezowicz mi się najbardziej podoba. Super szpan. Pyłek w płynie. Oraz białe słońce. I z tych kolorów sobie coś tutaj pokombinuję. I z jednej strony nałożę na bazę lepik, a z drugiej bez niczego. Najpierw biorę sobie białe słońce i nakładam tutaj w wewnętrznym kąciku. I syntetycznym pędzelkiem rozprowadzam. Wow, ale tafla. No zupełnie inaczej, wiecie, na powiece to wygląda niż na ręku. Wyobraźcie sobie nawet na matowych cieniach nałożyć coś takiego. Na ręku nie robi to takiego wrażenia. Także białe słońce. Niesamowite, co? Pięknie się błyszczy. Na środek nałożę Imprezowicza. Czyli ten taki biały, bardzo błyszczący. Wow, to jest dopiero efekt. Wow. I na koniec nałożę sobie super szpan. Na sam koniec, żeby trochę tutaj ciemniejszego i trochę innego koloru tu wprowadzić. Nawet sobie go tak trochę wyciągnę. Pięknie to połyskuje. Mają podobną bazę, więc można sobie je fajnie mieszać. A teraz nałożę sobie tego lepika na drugą stronę i zobaczę, czy będzie jakaś różnica, jeżeli chodzi o aplikację, bo jak robiłam właśnie z cieniami z palety, takimi prasowanymi, to rzeczywiście była bardzo duża różnica w przylepieniu i w intensywności cienia. Także nakładam lepik. Świetny w ogóle pomysł z tym lepikiem. Jak go zobaczyłam na Instagramie, mówię, muszę go mieć i Hania mi go przysłała, także dziękuję serdecznie za zawsze za podsyłanie nowości, bo dzięki temu mogę dla Was tutaj potestować. Czy widzę dużą różnicę? Póki co nie. W intensywności. Myślę, że to jednak bardziej będzie widać na cieniach tradycyjnych. Ale teraz jak patrzę na te cienie, to wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj są intensywniejsze, szczególnie tu na środku to widać niż tu. Widzicie tą różnicę, czy nie widać jej w kamerze? Wydaje mi się, że ją trochę, troszkę, odrobinę widać. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że nie jest to tak wielka różnica w przypadku właśnie tego, tych cieni w płynie, a raczej zobaczycie to właśnie w cieniach z paletki. No błyszczy się to nieziemsko, nie wiem, czy tutaj kamera oddaje ten blask. Przy sztucznym świetle też jest efekt wow. Trochę czuć takie delikatne mrowienie przy zastyganiu tego cienia, ale ogólnie bardzo komfortowe. No i zobaczmy. Praktycznie się nie rozmazują. Siedzą na miejscu. No i wszystkie są tak samo mocno połyskujące. Bardzo ciekawa formuła. Bardzo mi się podoba. Na pewno będę korzystać często. Jakbym miała do jakiegoś produktu to porównać, to zdecydowanie do cieni od Huda Beauty, które bardzo, bardzo lubiłam. Tam było tak, że z jednej strony był kolor matowy, z drugiej strony był właśnie blask i zawsze ten blask sobie dawałam na środek. To pamiętaj, niech piszę w komentarzach. Dajcie znać, który kolor Wam się podobał najbardziej, czy będziecie polować na te produkty, czy nie. I jeżeli ten test był dla Was pomocny, proszę o kciuki do góry. Zrobiłam go po prostu na szybko, żeby Wam tutaj pokazać wszystkie kolory, bo pomyślałam, że fajnie będzie w jednym miejscu mieć wszystkie odcienie tych błyszczących nowości z Glam Shopu. Także piszcie na dole, co sądzicie i widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa, pa!